Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Właśnie zakończyło się spotkanie zespołu ekspertów rolniczego OPZZ z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo taki zespół powstał dosłownie kilka dni temu, ponieważ przez ostatnie 6 lat, powtarzam dokładnie, walczymy o wprowadzenie naszych rozwiązań, jeżeli chodzi o kwestie związane z ASF-em. Powraca sprawa, właściwie jak bumerang, sprawa przyjęcia naszej ustawy, więc reformy gospodarki łowieckiej, tej szeroko rozumianej reformy. I szanowni Państwo, postanowiliśmy wprowadzić taki model, że nie będzie tak jak do tej pory, że spotykały się różnego rodzaju zespoły, opowiadały, jak to trzeba pewne rzeczy zrobić, jak to trzeba było rozwiązać, prawda, a później się rozchodzili i nic z tego nie wynikało. Dzisiaj każde nasze spotkanie będzie kończyło się konkretną konkluzją. Ustalone z premierem, ustalone z wicepremierem i wszystko to, co mamy wdrożyć, będzie przekazywane do publicznej wiadomości. To nie może być tak, że wychodzi ktoś i mówi, że rozmawialiśmy, tylko nie bardzo wie o czym. Rozmowa to jedno, ale decyzje to drugie i przede wszystkim realizacja tego, co chcemy zrobić. Dzisiaj wiecie Państwo, że największym problemem jest ASF. Wiemy doskonale, że walka z ASF-em bez reformy tego modelu łowiectwa, tego złodziejskiego modelu łowiectwa, który jest w Polsce, nie przynosi żadnych efektów, bo mamy dzisiaj 6 lat, tak jak powiedziałem wcześniej, efekty są żadne. ASF się rozprzestrzenia, likwidowane są gospodarstwa rodzinne, szczególnie te, które hodują trzodę chlewną, niewypłacane są odszkodowania, więc dzisiaj właśnie to spotkanie było poświęcone przede wszystkim głównemu tematowi, jakim jest ASF. Do końca przyszłego tygodnia zostanie przedstawiony program odstrzału dzików w tym sezonie, bo musi to być zrobione w tym roku, na przełomie 2021-2022 w okresie zimowym. Dlatego, że depopulacja dzików, chociaż tutaj generalnie chodzi o mobilizację dzierżawców obwodów łowieckich, żeby ci dzierżawcy, bo to nie chodzi o masakrę dzików, absolutnie, żeby ci pseudoobrońcy zwierząt znowu nas nie zaatakowali, tu chodzi o to, żeby każdy dzierżawca obwodu utrzymywał na swoim terenie taką populację dzika, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała, czyli nie dopuszczać do nadmiernego rozrodu, bo te dziki dzisiaj się w bardzo szybkim tempie rozradzają. Dlatego w przyszłym tygodniu Państwu przedstawimy dokładnie, jak to ma wyglądać, ale dzisiaj już muszę Państwu powiedzieć, że na przełomie stycznia, na przełomie lutego odbędzie się w całej Polsce pełny monitoring obwodów łowieckich, będzie policzona zwierzyna, będzie wprowadzony system, o którym mówiłem do tej pory, a więc użycie dronów, termowizji, kamer, najnowszych technologii, no i co najważniejsze, odszkodowania. Odszkodowania, o których dzisiaj tak bardzo się mówi, a przede wszystkim to odszkodowania, których rolnicy nie dostali z tytułu wybicia świń, bardzo często zdrowych świń. Są dzisiaj rolnicy, gro rolników, właśnie ci, którzy dzisiaj wychodzą na ulicę, wychodzą dlatego, że wpadła ekipa, wybiła zdrowe świnie i ten rolnik często borykający się z problemami kredytowymi nie dostał ani jednej złotówki do dnia dzisiejszego, bo jakiś urzędnik zachodzi i mówi, że a to była dziura w płocie, a to gdzieś mata nie tak leżała, a to jakieś inne historie i nie wydaje decyzji pozytywnej, więc zachowuje się tak, jakby płacił pieniądze z własnej kieszeni. Natomiast niech się obejrzy za siebie, tam jest las z tyłu i niech pokaże. Tam, gdzie są dzierżawcy obwodów, myśliwi, jakie tam są spełniane warunki bioasekuracji? Żadnych. Więc nie widzę powodów jakichkolwiek, żeby rolników karać. Przyjęliśmy sobie czas do końca listopada, że do końca listopada zostaną wypłacone wszystkie odszkodowania. Oczywiście te odszkodowania, które się rolnikom należą, bo jeśli gdzieś jest sytuacja taka, że jest rażące naruszenie prawa, gdzie gdzieś tam ktoś za stodołą zakupywał chore świnie czy inne historie, no to takie rażące przykłady naprawdę muszą być też karalne. To nie może być tak, że będzie tylko jedna strona. Rolnicy, którzy nie dostali odszkodowań właśnie z takich powodów błahych, będą te pieniądze otrzymywali. Mamy zgodę premiera i wicepremiera. Na to pieniędzy nie zabraknie. Ja trzymam za słowo. A naszym zadaniem jako zespołu jest znaleźć
takie akty prawne, żeby tym rolnikom można było pomóc. Jeśli się nie da w sposób odszkodowawczy, to w postaci wypłaty nagród za to, że ci rolnicy w ogóle współpracują, że starają się zwalczać ten ASF i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście ustawa. Ustawa, wiecie Państwo, że powinna być procedowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu i teraz wszyscy dzierżawcy obwodów dostaną od nas informację, że każdy dzierżawca obwodu, wiadomo, że będzie system przetargowy, czyli wprowadzenie prawidłowych zasad ekonomii, tak jak w naszym życiu, nieważne kto czym się zajmuje również i Państwo dziennikarze płacicie podatki, za wszystko musicie zapłacić. Nie może być dalej tak, że jakaś grupa społeczna będzie otrzymywała cokolwiek za darmo. Nie ma takiej możliwości. Każdy dzierżawca obwodu będzie musiał być zarejestrowany w KRS-ie, będzie musiał płacić 19% podatek od dochodu i każdy dzierżawca obwodu, jeśli chce być w ogóle dzierżawcą, musi przystąpić do przetargu. Tak jak my, rolnicy, jeśli chcemy wydzierżawić jakiś skrawek pola, musimy od państwa polskiego musimy przystąpić do przetargu. Tak samo będzie z dzierżawcami obwodu. I na dzień dzisiejszy ja wierzę w to głęboko, że ta ustawa wejdzie w życie, bo szukamy większości, rozmawiamy z poszczególnymi klubami poselskimi. To już wiecie Państwo, że poparcie PiS-u mamy, największej partii. Jestem po rozmowie z Konfederacją, jesteśmy blisko porozumienia, więc w przyszłym tygodniu mamy spotkanie z Platformą Obywatelską. Ale co najważniejsze? Najważniejsze jest to, że każdy dzierżawca obwodu, jeżeli dokona regulacji i ureguluje populację dzika na swoim terenie, będzie miał prawo pierwokupu obwodu, na którym dzisiaj funkcjonuje, bez wprowadzania procedury przetargowej. Czyli będzie wyceniony obwód, zapłaci i nie ma zagrożenia, że ktoś przyjdzie, zapłaci większe pieniądze i taki obwód mu odbierze. Ale z kolei to działa też w odwrotną stronę, który dzierżawca obwodu nie wykona tego zadania, nie będzie miał prawa i możliwości wzięcia udziału w przetargu. I dlatego robimy ten system monitoringu liczenia tej zwierzyny, żeby ci właśnie dzierżawcy obwodu wiedzieli o tym, że w każdej chwili ten dzik zostanie policzony i w każdej chwili będziemy wiedzieli, czy dany dzierżawca wywiązał się, czy się nie wywiązał. Tak jak powiedziałem, będą zastosowane najnowsze technologie, drony, termowizja, noktowizja, fotopułapki, wszystko to, co będzie służyło do liczenia i sprawdzenia dzikiej zwierzyny. No i szanowni Państwo, co najważniejsze, w końcu poznacie, i Wy Państwo dziennikarze, poznacie skalę rozkradania mienia państwowego, jakim jest dzika zwierzyna, bo oni się tego boją. Dzisiaj Polski Związek Łowiecki boi się jednego, że jak policzymy zwierzynę, to wyjdzie na jaw, ile w skali roku jest pozyskiwanej zwierzyny w tak zwanej szarej strefie. I tego się najbardziej boją, bo wtedy dopiero Państwo zobaczycie, jakie to są ogromne pieniądze, jakie budżet państwa traci. Jaki budżet państwa traci z tytułu polowań dewizowych, również i przede wszystkim w OHZ-ach, sprzedaży trofeów, tusz i tak dalej. To wszystko zostanie niebawem ujawnione, przedstawione, a wtedy Państwo się przekonacie, jaka jest skala. No i mam nadzieję i apeluję tutaj do rolników o cierpliwość. Jeżeli ktoś nie ma wypłaconego odszkodowania i ma jakieś pisma odmowne, na przykład od powiatowego lekarza weterynarii, niech się zgłasza do nas, do rolniczego OPZZ-u. Ja osobiście deklaruję, że zajmę się każdą sprawą z oddzielna i mówię, jeżeli nie będzie naruszenia jakiegoś rażącego, każdy rolnik takie odszkodowanie otrzyma. Natomiast bardzo wiele też jest kontrowersji, jeżeli chodzi o odszkody łowieckie, prawda? No w dzisiejszym systemie, w dzisiejszym modelu łowiectwa niestety niczego zmienić się nie da, bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie zmusić koła do czegokolwiek. To jest takie państwo w państwie, ale oczywiście przy reformie gospodarki łowieckiej żaden rolnik nie będzie miał problemu z odszkodowaniem. Będzie dwuinstancyjność i wtedy, jeśli dzierżawca obwodu nie dogada się z rolnikiem w przeciągu 3 dni, automatycznie wchodzi niezależny rzeczoznawca, szacuje taką stratę i dzierżawca obwodu, niezależnie od wszystkiego, musi taką szkodę wypłacić. No i co najważniejsze? Najważniejsze jest to, że szanowni Państwo, no, ta dwuinstancyjność polega na tym, że te strony będą chciały się dogadać, bo wiedzą o tym doskonale, że lepiej w tej pierwszej instancji się dogadać na przykład na kwotę 10 tysięcy złotych, niż ryzykować, gdzie przyjdzie rzeczoznawca niezależny i wyceni na 20 tysięcy. Dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że takie są różnice, nie wiem, czy Państwo oceniacie duże czy nieduże, gdzie są przypadki, gdzie myśliwi wyceniają rolnikowi szkodę na 8 tysięcy złotych,
Za chwilę przychodzi rzeczoznawca niezależny i wycenia tą samą szkodę na 111 tysięcy. No przecież to woła o pomstę do nieba. Jaka skala okradania polskich rolników dzisiaj z taką skalą mamy do czynienia? Nie wolno dalej nam tego tolerować. Dlatego, szanowni państwo, w przyszłym tygodniu przygotowujemy pełny materiał do tego, żeby dokonać realizacji w najbliższym czasie. Czyli styczeń, luty, tak jak powiedziałem wcześniej, jest pełna kontrola, liczenie dzikiej zwierzyny, no i oczywiście mobilizacja wszystkich kół, które koło i dzierżawcy obwodu. Wykona swoje zadanie, niech śpi spokojnie, będzie miał prawo pierwokupu. Jakieś pytania? Jak pan ocenia współpracę z nowym ministrem? To znaczy, nigdy się nie ocenia współpracy po 2 czy 3 dniach urzędowania. No tutaj akurat ja mam ten komfort, że z ministrem Kowalczykiem znamy się ponad 20 lat, więc wiem, na co stać jest ministra. Sprawował wiele urzędów jeszcze za czasów samobrony, kiedy ja byłem senatorem, współpracowaliśmy, był przecież wiceministrem, kiedy Andrzej Leper, świętej pamięci, był ministrem, więc wartość Henryka Kowalczyka znam. Więc po tych rozmowach wstępnych i po tym dzisiejszym spotkaniu, no jest pełna deklaracja współpracy, ale nie takie współpracy jak do tej pory z ministrami, że oni mówili, że z rolnikami współpracują i okazało się później, że jak minister mówił, że coś zrealizuje, to znaczy, że mówił. Natomiast ja mam nadzieję, że tutaj będzie dokładnie inaczej i postaramy się to udowodnić w najbliższych tygodniach, gdzie rolnicy już na własnej skórze odczują. Tak jak dzisiaj z państwu składam deklarację. Który rolnik w Polsce nie dostał odszkodowania, zapraszamy, jeżeli nie ma rażącego naruszenia jakiegokolwiek, na pewno takie odszkodowanie dostanie. Dziękuję.